Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713. Otwieram 29 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pracowników administracji i jednostek podporządkowanych. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Jedna pani radna się skupiła. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 28 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje rady. Punkt ósmy, informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok. Punkt 9. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Punkt 11. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich za 2020 rok. Punkt 13. Dyskusja. Punkt 14. Projekty uchwał. Punkt 1. Uchwała nr 29/156/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2025. Podpunkt drugi. Uchwała nr 29/157/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt trzeci. Uchwała nr 29/158/2021 w sprawie uchwalenia pomocy finansowej, udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu na organizację przewozów autobusowych. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 29/159/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu na budowę chodnika. Podpunkt piąty. Uchwała nr 29/160/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt szósty. Uchwała nr 29/161/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Podpunkt siódmy. Uchwała nr 29/162/2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku. Podpunkt ósmy. Uchwała nr 29/163/2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianę granic administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Punkt piąty. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 16. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 17. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Mamy już za sobą. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest 10 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią radną Violettę. Przyjmuje pani? Tak. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek. O przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 9 lutego 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 10 stron maszynopisu i 16 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę
podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku z 28 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 28 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Poproszę panią sekretarz, bo dzisiaj pan wójt jest nieobecny. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacja radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok. Ten punkt przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli są jeszcze jakieś... Każdy się zapoznał, co będzie robione, co było zrobione. Mam nadzieję, że pytań nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Informacja dotycząca programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Jezioro Wielkie. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Punkt 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Tutaj to też również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli są jakieś pytania, to możemy tutaj zadać. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok. Ten również był przerabiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Jeśli są jakieś pytania, to jest pan kierownik. Nie widzę pytań. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich za 2020 rok. Czy w tym punkcie są jakieś pytania tutaj? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 13. Dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 znajduje się punkt zwiększenie wartości udziału gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich o kolejne 500 tysięcy. Nie tak dawno, bo w grudniu
była podobna historia, też 500 tysięcy. I ja mam takie pytanie. Ja wiem, że w uchwale założycielskiej jest napisane, że można zwiększać, ale jak będzie się to miało do tego, że spółka winna być w końcu kiedyś samofinansującą się i kiedy to nastąpi? I pytanie, zwiększenie wartości udziałów, czy zamiast 1001 udział będzie więcej, czy te pieniądze pójdą na bieżące wydatki, czy na jakiś środek trwały, bo tutaj nie widać. Ja wiem, że być może pójdzie na środek trwały, który zostanie, ewentualnie gdy spółka, powiedzmy, nie będzie działać, to zostanie, a jeśli pójdzie to na sprawy bieżące, to uważam, że będzie, znaczy nie chciałabym, żeby poszła na sprawy bieżące. Tutaj nie ma w tym punkcie. Przy spółce jest powołana rada nadzorcza. Ja wiem, że ona nadzoruje, ale jeśli nie pomaga być może prezesowi, to co robi? Ja mam pytanie. Przez okres od czerwca, no powiedzmy do marca czy do lutego, ile razy spotkała się rada nadzorcza i jakie otrzymała za to wynagrodzenie? Jedynym udziałowcem jest gmina, przedstawicielem jest pan wójt. I chciałabym, żeby mi wytłumaczył, jak to się ma do dbałości o finanse gminy, jeśli dofinansujemy znowu o kolejne 500 tysięcy. To jest trochę dużo. Tyle. Mam jeszcze pytanie w innej sprawie. Na poprzedniej sesji mówiłam o uchwale, którą podjęliśmy w tamtym roku w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Chciałabym uzyskać wyjaśnienie, czy w tym, tak jak ja mniemam, tutaj mieszczą się te zabytki, które są wpisane w gminną ewidencję, typu jakieś mniejsze wiatraki, typu cmentarze i tym podobne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę panią sekretarz. Do 50%, tak? Tam najprawdopodobniej chodzi, tak się można domyślić, chodzi o 2 czy 3 groby, ale wpisany jest cały cmentarz. Dzięki. To może ty satysfakcjonuje panią radną? Tak. Wie pani, no nie będę zwrócać to na jakiegoś tam urzędnika, bo z tego co ja wiem, to no, będę tak mówiła. Ktoś z Wójcina zgłaszał się zaraz po tej uchwale, bo ja odczytałam, tak jak pani mówi, że można zwrócić się do gminy o dofinansowanie. No uzyskał, albo źle zrozumiał, że nie może uzyskać takiej dotacji. Nie chodziło akurat o cmentarz, ale o tamte inne. Nie do końca, bo sami państwo radni dyskutowaliście na temat zakładania kostów drukowych na cmentarzu. Tak, z tym, że kostka w Udzinie to nie jest na podstawie tej uchwały. To jest chyba z Funduszu Sołeckiego. No tak, ale to ze mną nikt nie rozmawiał, mi jest trudno powiedzieć, nawet nie wiem, zresztą wiecie państwo, no zawsze najlepiej, jeśli ktoś chce jakieś dofinansowanie, czy w ogóle ma, zwrócić się na piśmie, bo wtedy jest ten dokument zarejestrowany i my jesteśmy w stanie jak gdyby udzielić odpowiedzi, a tak to mi jest trudno powiedzieć, do kogo ten dokument. Nie, to było,
tylko ustne. Przepraszam, tam było słowne, ktoś chciał się upewnić, czy to jest prawda, o czym ja mówię. I powiedział zupełnie inaczej, więc chciałam wyjaśnić. No to zapraszam jeszcze raz tą osobę i wyjaśnię. A jeżeli chodzi o spółkę, no myślę, że na komisji pan mówił bardzo dokładnie, wyjaśnił państwu radny, jeżeli chodzi o tą, te 500 tysięcy. Gmina nie może inaczej dofinansować spółki, jak tylko poprzez zwiększenie ilości udziałów. Więc automatycznie te 500 tysięcy, jeżeli otrzymają, wchodzą na zwiększenie ilości udziałów. Tak. Tak, tylko wie pani, powoływaliśmy spółkę, przynajmniej ja, bo ja głównie patrzyłam o odpady i dobrze, ja się cieszę, że nie ponosimy takiej, mówię teraz z pozycji mieszkańca, takiej kwoty jak sąsiednie gminy, ale no, jeśli będziemy co chwilę dofinansować, to trochę będzie się mijało z celem. Jeżeli państwo radni kojarzycie te 500 tysięcy, które było tamtą uchwałą przekazane, to wtedy pan był też wskazywał, że w momencie, kiedy będą wolne środki, bo wtedy nie było tyle wolnych środków, żeby można jednorazowo przekazać 1 000 000 zł i założenia takie były. Z tego co ja wiem, jest to udział, więc nie mogą tego wydać na wynagrodzenie, na jakieś takie bieżące wydatki. No musi być to na pewno inwestycja jakaś, a w tej chwili no, nie ma się co dziwić, ta spółka, żeby funkcjonowała, no musi jeszcze trochę mieć kupionego sprzętu, musi się jeszcze trochę uzbroić w sprzęt. No najważniejsze dla nas jest na dzień dzisiejszy to, że tak jak zresztą pani radna powiedziała, w okolicy wszędzie odpady komunalne drożeją. U nas no, jesteśmy w tej chwili w bardzo dobrej sytuacji. Pewnie się tak do końca też nie uda, żeby nie było tych podwyżek, no ale wszystko jest robione, żeby tych podwyżki były jak najniższe, no, może tak. A jeśli chodzi o radę nadzorczą, są to osoby spoza terenu gminy. To już też było państwu wyjaśniane, że były szukane na terenie gminy osoby, które mogłyby zasiadać w Radzie Nadzorczej. No praktycznie nie mamy osób, z jednym wyjątkiem, nie mamy osób, które mogłyby w tej spółce zasiadać, które zamieszkują na naszym terenie, więc musimy poszukane osoby zewnątrz. Oni mają, z tego co wiem, nawet jakieś 2 tygodnie temu mieli spotkanie. No jestem tutaj, nie chciałabym tutaj rzucać, ile razy się spotkali. Mogę państwu odpowiedzieć po sprawdzeniu i oni też mają ustalony ryczałt. Też nie chcę mówić w tej chwili jaki. Mogę sprawdzić w dokumentach i pani informować. Zresztą państwa radnych na najbliższej komisji, jeśli was to interesuje, to wtedy. Jakbyśmy byli w urzędzie, byłoby mi łatwiej to sprawdzić, a tak jest mi trudno. Nie sprawdzę. Proszę panią, wrócę do tych 500 tysięcy. Ktoś, kto rozpoczyna działalność, to wie, co robi i prezes wie, na co wchodzi, wiedział, ile jest. Gdy był poprzedni zakład, to pracował na takim sprzęcie, na takich środkach, jakie ma obecnie spółka. No i jakoś tam działali. Być może źle. Że tak nie jest. I takie ciągle dokładanie, to właśnie zastanawiam się, czy dobrze podjęłam decyzję. No ja tutaj nie chcę ani jak tytuł uprawiedliwiać spółki, bo to nie taka moja rola, ale zakład jakby był, nie zajmował się wywozem odpadów komunalnych. Mieliśmy to robione przez zupełnie inną firmę. W tej chwili, no wiecie państwo, sami wiemy, żeby oni mogli te odpady wywozić, muszą mieć transport, muszą czuć. Pieniądze też są potrzebne na zrobienie, zresztą pan bardzo jasno mówił na posiedzeniu komisji, że chodzi o zrobienie, pani Mirku, jak się tam nazywa, chodzi mi o na sieci, mogę zrobienie do tych zielonych odpadów, instalacji kompostowej do tych zielonych. To wszystko kosztuje. No, ja tutaj więcej państwu nie mogę powiedzieć. Wójt bardzo dokładnie wyjaśnił na komisji.
No właśnie, przepraszam Panią bardzo, ja tego nie wiem z komisji. Nagłośnienie było albo nie było, o czym ja mówiłam, że nagłośnienie jest kiepskie albo od czego to zależy, trudno powiedzieć. I ja o tym, o czym Pani mówi, ja akurat sobie tego nie zanotowałam i o tym nie wiem. Nadal powtarzam, że to jest moja ostatnia zgoda na 500 tysięcy. Na żadne już więcej dofinansowanie nie zgadzam się, bo jeśli tak będzie, to po prostu mija się z celem, żebyśmy my utrzymywali spółkę. Ale proszę Państwa, Wy jako radni podejmiecie uchwałę i... Oczywiście. Albo je dostaną. No oczywiście. Ale i tak by mogę Państwu powiedzieć, że na to jest duża różnica dofinansowania w tej chwili między gminnym zakładem, jak mamy ze spółki. Po prostu nie dajemy tyle, można materialnie powiedzieć, nie dajemy tyle środków na spółkę, co dawaliśmy na gminny zakład, bo gminny zakład nie zajmował się dowolną uwagą. Oczywiście, ale ktoś podejmując się prezesowania czy zasiadania w Radzie wiedział, o co chodzi. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 14 projektu uchwały. Mam pytanie, czy Państwo radni zgadzają się, abym przeczytał tylko tytuł uchwały i bez czytania uzasadnienia? Dziękuję uprzejmie. Punkt pierwszy. Uchwała nr 29 przez 156 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2025. No właśnie, to ja tu coś tu mnie. Przepraszam, tutaj mam właśnie błąd literowy uchwała nr 29 przez 156 przez 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu drugiego. Uchwała nr 29 przez 157 przez 2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 3. Podpunkt 3. Uchwała numer 29/158/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu na organizację przewozów autobusowych. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt 4. Uchwała nr 29/159/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowej mogileńskiemu na budowę chodnika. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 21/160/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jeziora Wielkie. Przepraszam. Czy ta uchwała jest zmieniona, jeśli chodzi o, bo ja mam tą wersję z komisji, o dofinansowanie i tam jest wpisane schronisko w Wojtyszkach, 70 tysięcy, tak pozostaje? Bo jeśli tak, to jest nieprawda, znaczy nieprawdą, nieprawnie, dlatego że nie mamy podpisanej umowy w Wojtyszkach i... Nie jest zmieniona, jest teraz pani Ewa Przejkowska prowadząca jako schronisko dla zwierząt. Bo nie mam tego wzoru, więc... Było to, proszę Państwa, dzisiaj tam przygotowana przez nie byłam, bo nie dostałam informacji, że jest zmiana. Przepraszam, nie zajrzałam. W tej wersji, którą ja mam z komisji, jest napisane w punkcie 9 dofinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach, o czym ja mówiłam na komisji. Nie ma pani Ewoni, to zawsze jest problem. Ewonia trzyma. Nie mam tego. Czy z Państwa radni jeszcze nie ma tej poprawionej uchwały? Ja nie mam, bo ja po prostu nie byłam w tym życiu, ja mam pierwszy. Proszę, proszę, nie proszę, bo nie. A przepraszam, nie ma pani Ewy w ogóle naszej? I dlatego nie mam, bo pani Ewunia by mi przesłała maila. Nie, no to nie ma problemu. Właśnie nie wiem, bo jeśli jest taka wersja, jak ja mam tą starą, to po prostu jest wbrew... Dla mnie był punkt 9 po prostu. Bo to są dwie strony. Ustęp 1, podpunkt
pierwszy. Przepraszam, paragraf 9, ustęp 2, podpunkt 1. Zadania wykonywane w ramach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w ekoschronisko dla zwierząt Zielone Pole Ostrowite 50A 87 400 dolarów. Dobrze. Może powtórzę, tak? Dobrze. Ten punkt. Zadania wykonywane w ramach prowadzenia schroniska dla zwierząt, dla bezdomnych zwierząt. Ekoschronisko dla zwierząt. Zielone Pole. Ostrowite 50A 87 400 dolarów. Dobrze. I kwota pozostaje tak jak była, 70 tysięcy złotych. Pani Wanto, czy Pani zagłosowała, bo tutaj mi pokazuje właśnie jeszcze Pani. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała nr 29 przez 161 przez 2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Podpunkt 7. Uchwała nr 21 przez 162 przez 2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2021 roku. Radnych jest za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt 8. Uchwała nr 29 przez 163 przez 2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 15 jest zrealizowany. Punkt 16. Odpowiedzi na zapytania również, bo nie było żadnych wniosków i pytań. A więc przechodzimy do punktu 17. Zakończenie sesji. A więc zamykam 29. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo za przybycie.